No traktuję to jako bardziej test. Jako test patyka, na którym położyłem kamerkę i się mocno niepokoję, czy przypadkiem nie spadnie mi, bo to jest dosyć ciężka rzecz. Początek ulicy Branickiego. Dosyć dziwna ulica, bo ma dziwną nazwę. Jana Klemensa Branickiego. Się wydawało, że to był też hetman. Skoro są ulice księży, generałów, pułkowników, to powinny być też hetmanów. Bardzo fajna, kwietna łąka. No już wyłazi na zewnątrz, coś wspaniałego. Świetny pomysł. Chwała tym, którzy wpadli na ten pomysł. Nareszcie mostki nad Białą. Powinno ich być 20 razy tyle. W ogóle ulica Branickiego, którą wjeżdżamy do Białegostoku, można powiedzieć dawnym traktem warszawskim, starą drogą warszawską, otwiera się naprawdę wspaniałymi widokami. Tej zieleni, nareszcie nie ma tego koszenia, tego obłędu z tymi kosiarkami, które łomoczą. To samo mamy zresztą pod naszymi domami, gdzie każdy weekend, kiedy człowiek chciałby trochę w ciszy posiedzieć, wszyscy ryją tymi koparami. Na ulicy Branickiego niewiele zostało obiektów z czasów przedwojennych. Wszystko to są nowe zabudowania albo jakieś baraki czy owuciaki, które tworzą dzielnicę pomiędzy ulicą Branickiego a Mickiewicza. Nie ma tutaj też żadnych architektonicznych atrakcji. Jest to dosyć banalne i nudne. Brakuje trochę pomników. Brakuje też przytulenia się bardziej do rzeki Białej. Dla mnie ścieżka rowerowa powinna być zdecydowanie bliżej właśnie rzeki Białej. Łącznie z jakimiś możliwościami zejścia i tak dalej. No i oczywiście więcej mostów i więcej mostów, tym lepiej. Zbliżamy się do ulicy Świętojańskiej. Jak to się, kurczę, nazywało kiedyś? Chyba Nowotki. Tu jest rekonstrukcja mostu. Świetny projekt. Uwaga. Świetny projekt nawiązujący do przedwojennego mostu w jego ówczesnym kształcie. Po lewej stronie, po prawej stronie, przepraszam, ING Bank, ale tutaj była chyba fabryka żydowska, nie wiem, czy nie Jakowa Polaka. Nie podpiąłem tak zwanego kota, także dźwięk pewnie będę miał zwalony. Po lewej elektrownia, fantastyczna budowla, świetne miejsce na galerię. Troszkę mało odwiedzana. Wjeżdżamy już do miasta takiego śródmiejskiego i po prawej stronie widać pierzeje domów zbudowanych w latach 1910, ale także 1930. Jest oczywiście synagoga Szmuela, zbudowana w końcu XIX wieku ku pamięci słynnego rabina i syjonisty Szmuela Mohilewera, którą remontują od 60 lat. W międzyczasie było 50 projektów i 1000 pomysłów. Tuż za nią świetny budynek modernistyczny, zbudowany w latach 30.
zbliżamy się do ronda i możemy tutaj przejechać dołem pod mostami. Do ronda Lussy, które to rondo ma jedną z najdziwniejszych nazw, z jakimi się spotkałem, w którym niekonsekwencja w nazewnictwie goni niekonsekwencje. Zaraz sobie przypomnimy, jak to się nazywa. O, ksiądz proboszcz. Aleja plac doktora N. Med. Andrzeja Piotra Lussy. No na coś się warto zdecydować. Albo prezydenta, albo doktora nauk, albo Lussy. Zresztą w Białymstoku z tym nazewnictwem to jest jeden wielki kabaret. Mamy ulicę Księży i ulicę Księży bez tytułu księdza. Mamy ulicę KS z dużej i z małej, z kropką i bez kropki. I tak dalej, i tak dalej. Mamy dziesiątki przykładów można było podać. No ale przyznacie, że ta ścieżka rowerowa to jest bajer w skali europejskiej. Zbliżamy się do gimnazjum Zygmunta Augusta, 6 liceum. Chyba 6, już sam nie wiem. Nie wiem, czy już gimnazjum. Ja się uczyłem w liceach. Świetny budynek, nieustannie remontowany bez końca. Po lewej stronie liceum katolickie, które chyba miało być nazwane Zamenhofa, ale nie wyszło. No i cały czas zasuwamy parkiem, bulwarami, zielenią. I mimo, że to miasto zostało, zwłaszcza w Śródmieściu, zrównane z ziemią, no to została nam ta rzeka Białka i pałac, który minąłem, pałac. Tak naprawdę to już wjechaliśmy do Aleje Piłsudskiego, dawniej 1 maja. Do dziś nie brakuje ludzi, dla których Aleja 1 maja powinna się nazywać właśnie tak. Tu warto powiedzieć, że ta ulica 1 maja, czyli dziś Aleja Marszałka Piłsudskiego, na której jest napisane Aleja Józefa Piłsudskiego. Nie ma znowuż tego tytułu marszałek, który jest chyba nawet bardziej rozpoznawalny niż z samym nazwiskiem. Dzisiaj jak mówimy marszałek, to wszyscy wiedzą, że to chodzi o marszałka Piłsudskiego. Dziś noszony na rękach przez wszystkie opcje polityczne, a marszałek ożenił się z protestantką i wziął ślub w zborze protestanckim. A w ogóle był PPS-iakiem. Miał więc do tak zwanej prawicy jest mu wyjątkowo daleko. Znowuż bulwary, znowuż zieleń. Nie ma takiej fajnej ścieżki rowerowej, nie ma żadne miasto w Polsce. Basen po prawej stronie, Biała nam gdzieś tam ucieka na prawo. Tu jest dziwoląg, nie z tej ziemi. W miejscu publicznym, dosyć odważne reklamy. Nigdy nie mogłem zrozumieć, dlaczego jest to akceptowane przez miasto. Ulica Włókiennicza, niech i tak się nazywa, chociaż przedwojenna nazwa białostoczańska z uwagi na swój niezwykły dźwięk, wydźwięk, bardziej mi się podoba. Tutaj zbliżamy się do Lewiatana, a za nim mural wielokulturowy, który jakiś ork, niedorozwój lokalny albo przyjezdny, zamalował którejś nocy. No i co? Kto ma taką ścieżkę rowerową w Polsce?
Zbliżamy się do banku, w którym nigdy nie byłem. Tu jest sklep Ojczyzna z niezbędnymi akcesoriami. Nie wiem, czy oferują tatuaże. Widziałem już tatuaże w postaci flagi wytatuowanej na nodze. Ciekawe, jakby zareagował taki powstaniec warszawski, jakby to zobaczył. No i słynny mural. Dziewczyna z konewką. Przegapiłem, kurka wodna. Dalej sobie jedziemy, zbliżamy się do dawnej fabryki tekstylnej, która zamiast być odrestaurowana, zrobiona, ciągle stoi opuszczona, smutna. Słyszę dzwony, słyszę śpiewy, idzie procesja. 11 czerwca. Stoimy na skrzyżowaniu ulicy Bohaterów Getta i Alei Józefa Piłsudskiego. Trzeba jeszcze dodać jedno zdanie, że jest to jedna z nielicznych ulic w Białymstoku, która powstała po wojnie. Tej ulicy przed wojną nie było. Dojedziemy jeszcze do kościoła Świętego Rocha, zwanego inaczej Świątynią Opatrzności Bożej. Świątynia zbudowana przez fenomenalnego architekta, zaprojektowana Oskara Sosnowskiego. Jeden z najbardziej niezwykłych kościołów w Europie modernistycznych. Zabawne, że przypomina meczet. A skąd ten meczet? No to jest nawiązanie do, moim zdaniem, do kamieńca podolskiego. Zresztą zwieńczenie tej świątyni nawiązuje do zwieńczenia właśnie jednej ze świątyń w kamieńcu podolskim, w którym zresztą notabene był meczet. I minaret stary ostał się. Coraz więcej rowerzystów. To jest fajna sprawa. Po lewej PSS z połem sezam, czołem z połem i niebawem się kiedyś mówiło. Szkoda tej fabryki. Ulica Żabia po prawej. Dawne getto żydowskie. Widać same nowe domy z epoki chyba Gierka, bohatera narodowego, górników. Gierek również opiekował się górnikami, tak samo jak dzisiejsza władza. No i fantastyczna panorama z kościołem. Na nielegalu przelecimy. I wracamy na Chawirę. No może nie na Chawirę. No te ścieżki to jest naprawdę zajefakenbista sprawa. Znowuż tatuaże na nogach. Widziałem taką fajną pannę, która była wręcz doskonała, ale się zeszpeciła jakimiś kretyńskimi tatuażami na łydkach. Skąd te tatuaże przyszły? Przecież to nie jest jakaś żadna narodowa tradycja. To jest kompletny idiotyzm. Rozumiem tatuaże wśród aborygenów, Maorysów, wśród Nowozelańczyków, Australijczyków, którzy nawiązują do pewnej lokalnej tradycji. A nawet Afroamerykanów, gdzie tatuaż był elementem pewnej identyfikacji, coś znaczył. A tutaj się wali tatuaże, nie wiadomo po co. I się szpeci przede wszystkim. Już tych piłkarzy, których widzę, to mi się chce wymiotować, jak ich widzę. Ale i tak ich nie oglądam. Niech se biegają za szmacianką. Aleja Piłsudskiego. Po lewej stronie dawne gimnazjum Druskina.
Dawida Druskina, tam w głębi Galeria Ślędzińskich. Tutaj już wszystko nowe. Nowe budynki, nowe w tym sensie, że z czasów komunistycznych, ale ta architektura z lat 70. i 60., zwłaszcza kiedy jeszcze tej wielkiej płyty nie było, w cegle, doskonale się broni. Widać, że to byli architekci. Dlatego Białystok wygląda znacznie lepiej niż tego typu osiedla, aniżeli Lublin czy Katowice. To jest odrębna historia. O truskawki po 7 kg. Nie, 7 zł. Czy 7 kg? Nie, chyba. Nie, 7 kg. Testujemy tak więc tego steadycama. W aparacie body mamy stabilizację obrazu. Cholera, teraz jak pojadę prosto, to chyba już nie przejadę tej ulicy. Musiałbym gdzieś tam schodzić dołem. Przejdziemy. Skrzyżowanie z ulicą Itzhoka Malmeda, bohatera narodu żydowskiego, który, jak głoszą relacje, oblał niemieckiego oficera kwasem solnym. Ten stracił wzrok, z tego co wiem, na jedno oko. I wówczas Niemcy powiesili Malmeda, przy okazji 100 złapanych ludzi rozstrzelali. Tak to jest z tym bohaterstwem. Obecnie w naszym kraju mamy co najmniej połowę obywateli, to są bohaterzy narodowi. I wszyscy wiedzą lepiej, jak z ruskimi i Niemcami byłoby walczyć. Co drugi instruuje, co było dobre, co złe, które powstanie najlepsze. No i co? Jak teraz jedziemy? Kicha. To jest kicha. Tutaj powinno się zrobić jakiś wiadukt dla rowerów na drugą stronę. A mamy kichę. Teraz się skończy tym, że mi się oderwie ten aparat. No ale spróbujmy. Nawet te prowadnice są do dupy, bo nie da się prowadzić roweru. Przejście jest super, ale do rowerów nie za bardzo, jak widzicie sami. Nie halo. Beznadziejny pomysł. Żeby wprowadzić tutaj koło rowerowe, to muszę stuknąć w tą rampę. Bez sensu. Jeszcze bliżej. Po prostu mega rozwiązania. Bulwary Ireny Sendlerowej. Świetna sprawa. Także bulwary Ireny Sendlerowej. Po lewej stronie ławeczki, a na nich przesiadują gimnazjalistki z 6 ELO. I wszystkie siedzą i gapią się w swoje komórki. Licealiści czy gimnazjaliści raczej stoją w kącie i palą fajki. Znowu wracamy na naszą trasę. Jesteśmy wzdłuż Alei Piłsudskiego, Marszałka. W dole mamy naszą porwistą, bystrą i rozległą rzekę Białą, która dzisiaj ma chyba 6 metrów szerokości, a może 5. Mam te przerzutki mam w piaście, w związku z tym potwornie ciężko. Inna sprawa, że człowiek już nie ma tej siły, co miał kiedyś.
tutaj gustowny płotek stalowy. Trochę nie wiem po co. Chyba, żeby nie wypaść z trasy. Nie mam pojęcia, po co ten płot jest. W budżecie się znalazł. Po prawej stronie mamy Teatr Węgierki, który nie miał być Węgierki. Strasznie zagmatwana historia. Jak zwykle w Białymstoku to był dom ludowy przed wojną budowany imienia marszałka. Potem stał się teatrem miejskim, teatrem imienia Węgierki. Aleksander Węgierko na dodatek był Żydem, co już w ogóle doprowadziło do szewskiej pasji lokalne środowiska. Ale się uchował. Za to mamy w Białymstoku kilkadziesiąt ulic imienia różnych księży. Przed wojną były dwie. Teraz to sobie sami policzycie, jest 40. Gonimy jakąś piękną mamę, która wiezie swojego pięknego chłopczyka, który jeszcze nie pali papierosów i nie pije wódki, tak jak my. Ale mama rozmawia przez telefon. To bardzo niezbędne. Wracamy ulicą Branickiego. Nie wiem, ile to trwało. Kamera ciągle gra. Jeszcze nie zdechła. Pani idzie z pieskiem. Ale woreczka na kupę nie widziałem. To taka miejscowa tradycja. No chyba, że ma za stanikiem. Łąki kwietne. Dojeżdżamy do ronda z, nigdy nie wiem jak to się nazywa, z Miłosza, Piasta, ogromne rondo, właściwie skrzyżowanie bardziej. Fajna ta przestrzeń dookoła, że tak tu jest. No niestety tutaj regularnie podlewa, wylewa się woda z uwagi na niedrożne studzienki, które nie są w stanie jej zebrać. Trochę to smutne, bo woda jak woda, ale należałoby jakoś się nią mądrze zaopiekować. No i koniec. Koniec filma. A, no tak, ulica Czesława Miłosza, zgadza się. Nie wszystkim się ten Miłosz podobał. Ja się z niego bardzo cieszę. Każde miasto w Polsce, a przynajmniej każde miasto na wschód od Wisły powinno mieć ulicę Czesława Miłosza. Amen. Wyłączam kamerę, a może jeszcze tu szybko polecimy. Pokażę, jak ten rower, który jest ciężki jak cholera, potrafi lecieć
na tak zwanym piątym biegu. Może dogonię tego gościa. Rura! Po lewej to był elektryk, a teraz mamy Podlasiaka, Lidla, Biedronkę, Weissmana. A wiecie, co będzie w elektryku? No, już chyba wszyscy wiecie. McDonald's. Nie, nie dogonię tego gościa. Jakiś świeży mocno. Spróbuję jeszcze drugie podejście. Nie tak dawno minęła mnie tutaj jakaś panna. 10-letnia, ale 70-latkowie mnie wyprzedzają. Tak już nisko upadłem.